Cześć, witajcie na kanale Cisza też gra, ja nazywam się Jacek i w dzisiejszym filmie chciałbym opowiedzieć wam o efekcie Disaster Master od Loud Cancer Handmade Guitar Pedals. Zapraszam. Czym w ogóle jest ta kostka? Ta kostka jest kopią efektu Catalin Breed Naga Viper, która jest kopią Dallas Rangemaster. To tak w kwestii kopiowania różnych efektów. No dobra, to czym był ten Rangemaster i czym są produkowane dzisiaj jego kopie? Dallas Musical Incorporated to firma powstała w 1959 roku w Londynie i w latach 60. zaczęła produkować Dallas Rangemaster Treble Booster. Do czego miał służyć ten efekt? Mianowicie miał trochę rozgrzać, dodać góry do przesterowanych ciemnych brzmień Marshalla i Voxa. Ciekawostek, nie była to taka standardowa kostka jak dzisiaj, tylko kładło się ją na wzmacniacz, zresztą zaraz wam ją tutaj zaprezentuję. Oczywiście jej zdjęcie. Tyle historii, przejdźmy może do bohatera naszej recenzji. Podobnie jak w testowanej niedawno Copirata, Disaster Master zapakowany jest w gustowne kartonowe pudełeczko z logiem Loud Cancer. W środku znajdziemy oczywiście efekt, dodatkowo zapakowany i zabezpieczony kartkami zadrukowanymi elektronicznymi i informatycznymi tematami. Oprócz samej kostki znajdziemy też baterię 9V, kabelek zasilający, podkładki gumowe, zestaw naklejek i wizytówki. Jak już mówiłem, bardzo fajne i przydatne gadżety. Sam efekt jest zapakowany w dość minimalistycznie ozdobioną obudowę z mroczną grafiką. Na pokładzie oczywiście True Bypass, zasilanie 9V i 3 potencjometry odpowiadające za brzmienie. Boost odpowiada za siłę sygnału wyjściowego, Heat odpowiada za przesterowanie, nie ma tego potencjometru w oryginale, Range potencjometr, który odpowiada za charakter brzmienia od klasycznego treble boostera, to sami posłuchacie. Teraz zapraszam was na test, zrobimy to w starym, dobrym stylu, czyli coś tam pokręcę, pogadam, pełen chill out. Nagramy najpierw trochę czystego, później trochę brudnego, dopalimy, zobaczymy jak to wszystko działa, tak gada czysty Jacksonik. Nie do końca czysty. Więcej drive'u dodamy. Fajnie przesterowuje, podoba mi się. Teraz dodamy boosta, czyli sygnału wyjściowego. Sprawdźmy, jak gałka odbrzmienia się. Tu fajnie. Stójże. Tutaj podbije tej góry chyba za dużo, albo wycina dołu. Tu jest spoko.
Już się nam zrobił pełnoprawny distortion. Prawie. Dobra, dopalimy teraz przesterałkę. Dobra, to jest maczetka, gały na 12. Tak bez? Cicho. Chester. Sprawdzimy, jak brzmi, nie? Co wy na to, jak wam się podoba? Jak dla mnie, najfajniej mi się to podobało, jak dopaliłem czysty kanał maczety, lekko przesterowany, w sumie nigdy nie jest do końca czysty, więc już jest lekkim przesterkiem i dopaliłem to, zrobił się fajny przester, fajnie to dopaliło, zakres też tam widzieliście od tego, od dopalenia dołu do góry, dla mnie fajnie to dopaliło dołem, bo maczeta z kolei jest bardzo wysoko brzmiącym wzmacniaczem, w sensie ma dużo wysokich częstotliwości, więc zdecydowanie tutaj bym się w tych okolicach bym się kierował. Jeśli chodzi o dopalenie drive'a, no dodało ognia, nie zaprzeczam, zmieniło brzmienie. Bardziej mi się jednak podobał czysty. To oczywiście tutaj spokojnie dopalimy sobie drive'a i jak najbardziej fajnie to gra, ale jednak ja, dla mnie, w mojej skromnej opinii, jednak dopalenie lekkiego drive'a tym treble boosterem, czyli tak jak powinno być w zasadzie, tak jak on został przewidziany, takie rozwiązanie starożytne, tak to właśnie zagrało najlepiej. Tyle dzisiaj dla was przygotowałem, jeżeli spodobał wam się ten efekt, to oczywiście zerknijcie w opis, tam znajdziecie linki do strony Loudcancer, możecie sobie zamówić, kupić i przetestować efekty z tej właśnie manufaktury, a ja żegnam się z wami, pamiętajcie o jakimś subiku, łapce, łapki zostawiajcie, zawsze spoko i fajnie i widzimy się już niedługo w kolejnych odcinkach na kanale CTG TV.
Adios.